zwycięstwa nad Orłem Wałcz 2-1, chociaż tak naprawdę mecz powinniśmy mu zamknąć w pierwszej połowie. No po trzech ciężkich meczach, tak? To była Iskierka, to była Flota i Kluczewia. Może troszeczkę słabo graliśmy fizycznie, no ale wiedzieliśmy, że w Orzeł przyjedzie i będzie grał swoją piłkę, czyli gdzieś tam skoncentrowani z tyłu, grali z kontry. Z przebiegu meczu należą nam się 3 punkty, dużo sytuacji, dużo troszeczkę niewykorzystanych tych sytuacji. Rzut wolny mistrzostwa świata, gość uderzył w bramkę ligową. Gonimy, strzelamy na 1-1, później na 2-1. Myślę, że ogólnie byliśmy lepsi. Tak jak mówię, ten zespół buduje się z meczu na mecz. Wygląda to coraz lepiej. Została nam jedna kolejka, jedziemy do Dygowa walczyć o 3 punkty. Bardzo dobra zmiana w przerwie. Za Czajkowskiego wchodzi Kurzawę i naprawdę widać, że robi różnicę na boisku. To jest młody chłopak, naprawdę. Mogę powiedzieć, że ma duży talent. Musi pracować, musi trochę spokornieć, bo jest taki, można powiedzieć, lekko pyskaty, ale dobrze, to ja lubię takich zawodników. Na treningu pracuje, dostał szansę w drugiej połowie, pociągnął granie, strzelił bramkę. Też dograł fajną piłkę, miał kilka strat, jak wiadomo, jak to jojo. Ogólnie wytrzymaliśmy presję, bo końcówka była taka dramatyczna w naszym wykonaniu. Liczą się 3 punkty i najważniejsze, że może będzie spokojna jesień, tak powiem. Drugi niezapomniany zawodnik, który dzisiaj zagrał kapitalne zawody, to Dawid Szala. No faktycznie co do środkowania, to na nos. Tak, Dawidowi zmieniliśmy pozycję, bo grał w pierwszej połowie na połowę na środku, na dziesiątce, później poszedł na bok. Dawid jest, tak jak mówię, niesamowicie pracuje na treningu, troszeczkę mnie dojeżdża głowa, to też młody chłopak jest, tak? On by chciał już gdzieś grać wyżej, cały czas powtarzam. Pokora, praca, jeśli będzie tak pracował na treningu i będzie dawał, tak jak dzisiaj dawał siebie maksa, to myślę, że inne kluby zapukają po niego i na pewno pójdzie grać wyżej, na wyższy poziom. Przed nami teraz ciężki rywal, Rasel Dygowo, no, gdzie tam w Dygowie zawsze grało się ciężko, w poprzednim sezonie wysoka porażka. No tak, cieszymy się teraz na pewno z tego meczu, 3 punkty została jedna kolejka. Przeciwnik niewygodny, ma 23 punkty, czy 24, także gdzieś tam poskładali się po tamtej rundzie. Boisko wąskie, nierówne. Znamy jak gra Dygowo, ustawimy się pod niego. Myślę, że chłopaki nie odpuszczą meczu, wyjdziemy i będziemy walczyć o 3 punkty. Dziękuję trenerze i życzę powodzenia w następnym meczu. Dziękuję bardzo.